Czy jest szansa na to, że w miejscu po starej Świniarni w Przygodzicach powstanie mini market? Tego z pewnością chcieliby mieszkańcy tej miejscowości. Właściciel terenu, czyli Ostrowskie Starostwo Powiatowe, studzi jednak zapały Przygodziczan, ale przyznaje, że w plotkach o dużym sklepie jest ziarenko prawdy. Oto archiwalne zdjęcia przygodzickiej świniarni przy ulicy Wysockiej. Szczepan Zaręba przepracował tam znaczną część swojego życia. O tym miejscu z wielkim sentymentem mówi, że tętniło tu się kiedyś się życie. Kolejny świn to było. No, Od kiedy... No, od matur, prosioków do dużych. I to wszystko da już na sprzedaj, i to tam tutaj szło, to tam i wszędzie to wyłożyli. Kres świniarni nadszedł wraz z kresem przygodzickiego PGR-u, budynki sukcesywnie niszczały, aż zaczęły zagrażać mieszkańcom. Właściciel terenu ostrowskie starostwo powiatowe zadecydowało, że za pośrednictwem administratora terenu, zespołu szkół ponadgimnazjalnych w przygodzicach Teren oczyści. Wymagał już uporządkowania od kilku lat. No, stare drzewo stałe, stwarzające niebezpieczeństwo, dzikie wysypiska, śmieci, które tam były, no, wymagały, że po prostu w tym roku podjęliśmy decyzję o całkowitym uporządkowaniu terenu. I tak się stało. Budynki oraz drzewa zaczęły sukcesywnie znikać z powierzchni ziemi. Tymczasem od wielu lat wśród mieszkańców Przygodzic krążyły plotki, jakoby w tym miejscu miał powstać minimarket jednej z popularnych sieci sklepów wielobranżowych. Rozalia Walotka, która mieszkanie opodal twierdzi, że z inicjatywą wybudowania w tym miejscu marketu wystąpili sami mieszkańcy. Chodził pan, tutaj właśnie zbierał podpisy. Petycja jednak nic nie dała. Ten 3-hektarowy teren objęty był już wcześniej planem zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice. O budowie mini marketu nie było w nim ani zdania. Plan przewiduje na tym terenie budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Plus budownictwo komunalne. Docelowo na tym terenie ma powstać około 30 domostw i cała wewnętrzna infrastruktura drogowa. Plan zakłada również utwardzenie ulicy ogrodowej. Z jednej strony nowe osiedle będzie kolejnym, po nowo wybudowanym osiedlu przyroda. Tak dużym skupiskiem domów w przygodzicach. Z drugiej zaś oznacza to, że na razie o większym sklepie mieszkańcy mogą w tym miejscu zapomnieć. No Jesteśmy na pewno zawiedzeni troszeczkę, bo przydałaby się tutaj Biedronka, czy jakiś w ogóle supermarket taki większy, nie? Światełko w tunelu pojawia się jednak, gdy spoglądamy na mapę terenów przyległych. Zaraz obok tej 3-hektarowej działki jest kolejna o podobnej powierzchni. Czy jest zatem szansa, aby to właśnie tam powstał oczekiwany minimarket? Jest to działka przy Szelu. O powierzchni prawie że 3 hektarów, i tam jest, będzie przewidziany w tej chwili studium jest prowadzone i plan zagospodarowania, że tam jest przewidziany właśnie teren pod działalność handlowo-usługową. Wokół osiedli, które wokół się skupiają, takie centrum handlowo-usługowe jest jak najbardziej pożądane. Naprawdę by się przydało, bo w Ostrowie jest bardzo dużo, a tutaj na okolicy no, nie ma za dużo. Tylko są takie sklepiki, no ale też nie wiadomo, jakby te sklepy wtedy. Informacja o planowanej budowie minimarketu nie okazała się całkowitą prawdą. Ten przypadek potwierdza jednak, że w każdej plotce jest choćby ziarenko prawdy.